Nazywam się Anka. Jestem Polką i nie śpię. W ogóle. Tutaj w New York jestem od 3 lat. Od 3 miesięcy zupełnie nie śpię. To znaczy najpierw przez miesiąc spałam, potem nie spałam, potem spałam, a teraz od 42 dni, nie, 22 dni nie zmrużyłam oka. Jestem aktorką. Ale nie mogę dostać żadnej roli tutaj przez mój akcent. Podobno mam okropny akcent. Yes. Well. No, a to jest mój mąż, Janek. On też nie śpi. To znaczy on teraz udaje, że śpi, ale ja wiem na pewno, bo on potrzebuje proszków, żeby zasnąć, a ja jemu schowałam. Tak naprawdę wydaje mi się, że one w ogóle mu nie pomagają, ale on jakoś bardzo lubi ich szukać. On jest pisarzem. Miał książkę wydaną w Paryżu i sztukę wystawioną na Off Broadway. Zarobił na niej $264. No tylko, że 60 wziął tłumacza, a 5 ja zrobiłam na imprezie po przyjęciu. On dostał świetne recenzje w New York Timesie i bardzo złe w Village Voice. No, ja za to dostałam nagrodę. Za moją interpretację szekspirowskich kobiet w National Theatre in Warsaw. No ja wiem, że to jest totalny idiotyzm, ale w Ameryce trzeba się chwalić. No bo jak ty nie będziesz sobie dobrze mówił, to kto będzie o tobie dobrze mówił? Well. Yes. Mój mąż nazywa się Krupiński. No Jan Krupiński. Kto nie słyszał? Dobrze, że on teraz tego nie słyszy. To znaczy udaje, że nie słyszy. No, ja tutaj w Nowym Jorku trochę pracowałam. Jest taki jeden krytyk sztuki z Polski. Specjalista od renesansu. On jest tutaj świetnie ustawiony. Pracuje jako kelner we włoskiej restauracji na rogu 2 Aweny 88 ulicy. No i on właśnie załatwił mi pracę w Muzeum Emigracji. No i siedziałam tam od 8 rano do 6 wieczorem w tej części wschodnioeuropejskiej, przebrana za polską emigrantkę z XIX wieku. No wiecie, taka chusta, balonki, no wyglądała jak babuszka taka, nie? No, tylko że teraz muzeum zamknęli, więc... Co nie? Że dobrze udaje, że śpi? Ja tego nauczyłam. Jakby się wydało w Nowym Jorku, że my nie śpimy, to bylibyśmy skończeni. Bo tutaj wszyscy śpią. No a teraz uczę go udawania, że jest szczęśliwy. No bo w Nowym Jorku wszyscy są szczęśliwi!